Dzień dobry, w studiu przepraszam, ale pana zdegradowałam wicepremier. Minister gospodarki Janusz Piechociński, prezes PSL-u. Jak widać, znaczy widać będzie, jeżeli Państwo nas zobaczą w nagraniu. Był pan na grzebach. Piękne kozaki. Dokładnie 42 minuty. 42 minuty i ile grzybów można zebrać w 42 minuty? No widziała pani co przekazałem przyjaciołom z trójki, ale informuję, że jeszcze wcześniej wpadłem do radia dla ciebie i podobną porcję przekazałem. No to bardzo dużo. To pan ma wydajność po prostu z, he z hektara To dużo. jest jedna z moich pasji, gdzie resetuję mózg po tych wstrząsach politycznych. No dobrze, jak pan ma już zresetowany mózg to zapytam o ofę. Otóż wczoraj poseł Eugeniusz Kłopotek powiedział... Że powinien być taki wybór, żeby to decyzja dotyczyła tego, czy przechodzimy do ZUS-u. Jeśli część emerytury mamy w OFE, i że będzie taka poprawka. Czy to jest poprawka pomysłu PSL-u, czy to jest tego zespołu, w którym jest pan Eugeniusz Kłopotek? Coś pan wie o tym? Nic nie wiem na ten temat. Za chwilę będzie projekt rządowy ze szczegółami, więc nie tylko Eugeniusz Kłopotek się z nim zapoznał. Ale on chce poprawić właśnie ten projekt, jeśli taki będzie. A to nie jest dobry pomysł? Z tego, co pamiętam, Gienek Kłopotek nie jest w Komisji Polityki Społecznej. W związku z tym być może ten pomysł jest jego takim bieżącym wynalazkiem. To jest zespół dobrych zmian. I myślę, że to tam powstaje ten pomysł. Ale proszę się nad nim pochylić. Pochylimy się nad wszystkimi pomysłami. Dlatego, no dobrze, ale teraz może wokół, się pan pochylić? Wokół, wokół OFE jest za dużo spekulacji wrzawy i działań lobbystycznych po różnych stronach. Poczekajmy na kształt ostatecznej ustawy, bo diabeł w tych rozwiązaniach tkwi w szczegółach jak zwykle w życiu. A czy to nie jest logiczny pomysł, panie premierze, że człowiek, który już raz podjął decyzję, jest w OFE, albo jest w OFE, bo w OFE był na mocy ustawy, w tej chwili, żeby z tego OFE wyjść, złoży deklarację, tak. a nie odwrotnie, jak chce ministerstwo finansów? Za chwilę będziemy mieli już nie założenia i kierunki zmiany OFE, ale projekt ustawy. Tak, ale ja pytam o pana zdanie. Moje zdanie jest takie, że miałem tą okazję, że byłem bardzo przywiązany do ZUS-u jako rocznik 1960, a jednocześnie wszystkich nas namawiam, także przede wszystkim polityków, aby o OFE mówić bardziej w sposób poważny. No więc ja poważnie pytam, czy prawdą jest, że Ministerstwo Finansów chce, żeby pozostanie w OFE wiązało się z deklaracją, którą trzeba osobiście złożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych? Pani redaktor, prawdą będzie to, co znajdzie się w przedłożeniu ustawowym. Mm -hmm. Bardzo tajemniczy pan jest. No. Nie, no po prostu jest taka masa spekulacji, plotek, czyż prawdą, nieprawdaż, prawdaż itd. No więc tak właśnie dalej, dlatego że... ja pytam wicepremiera, a nie, pyta... a, dla... a nie pytam kogoś na korytarzu. W tej chwili resort pracy właściwy dla sprawy resort finansów pracują nad szczegółami, położą go na stole, na komitecie, później na Radzie Ministrów, przedyskutujemy te kwestie. Także odniosę się do pomysłu Gienka Kłopotka i mam nadzieję, że najlepszy, optymalny projekt znajdzie się w parlamencie. A teraz się pan nie odniesie do pomysłu Gienka Kłopotka? Masę mamy luźnych, dobrych, wspaniałych i jeszcze lepszych pomysłów, które krążą w debacie publicznej. To jestem ciekawa, A jeszcze lepsze? Jakiś, jakiś pan może rzucić? No zna, zna pani całą masę przecież. Dobrze, nie będę pana już wobec tego męczyć, ale to, to pomęczę, jest męka. pomęczę w innej sprawie. No Męka jest, bo dla mnie, dla mnie też jest troszkę męka, bo ja bym chciała jasnej odpowiedzi. Dlaczego w środę? Dostała pani bardzo jasną odpowiedź. No tak, że, że na razie, nie łowie, że, że na nie razie pan powie. Nie, nie łowię ryb przed siecią, ani nie stawiam konia zawozem, jeśli ma ten woz ciągnąć. Jest pewna kolejność pracy wewnątrz rządu w tych dyskusjach, które były. Myślę, że byłem bardzo zdystansowany i moje środowisko polityczne od happeningów związanych z reformą OFE, a pokazywaliśmy bardzo wyraźnie także konsekwencje w wymiarze gospodarczym. Stąd w stosunku do trzech projektów, jak pani pamięta, tych wyjściowych. To, co przyjęliśmy w rządzie jako kierunki zmiany, jest istotną i myślę, że racjonalną modyfikacją. Panie premierze, dlaczego w środę nie wyszedł pan do związkowców, nie odebrał od nich petycji, nie porozmawiał z nimi, nie zaprosił Dlatego, do ministerstwa? że prowadzę stały dialog ze związkowcami, przede wszystkim na poziomie zakładów. Powołałem zespół, który będzie na bieżąco monitorował nie minister pracy, a minister gospodarki, dlatego że chciałbym, aby społeczny wymiar odpowiedzialności biznesu przekładał się także na te nowe zmiany w czasie pracy. A przypomnę, że związkowcy zapowiedzieli, że nie przychodzą po dialogi z postulatami, tylko chcą obalać rząd, więc trudno. Ale przepraszam, do pana przyszli z postulatami konkretnymi tak, i one nie były, nie były a, polityczne a, zupełnie. A wcześniej zapowiedzieli, że chcą obalić rząd i tylko to ich interesuje i chcą odwołać ministra Kosiniaka-Kamysza, który akurat w tym rządzie i w kolejnych rządach i koalicjach okazał najwięcej serca, życzliwości, czasu, przyjaźni, ruchowi związkowemu i dystansował się, tak jak ja się dystansuję od nie do końca racjonalnych i mądrych, nie tylko w tej sytuacji pomysłów, żeby wykorzystać ten konflikt, żeby przy małej aprobacie dla choćby pensji związkowców, otworzyć nowy front walki. Ale panie, panie premierze, związkowcy postulowali m.in. opracowanie spój, spójnej polityki energetycznej, spójnej polityki przemysłowej itd., dalej z uwzględnieniem górnictwa. Panie redaktor, jak się ten protest zakończy, na którego pierwszym celem politycznym było obalenie rządu i wysłanie go na śmietnik historii, to ja prowadzę bieżący kontakt, dialog z menedżerami, związkowcami, stoję przed dramatycznie trudnymi wyzwaniami w stosunku do przemysłu węglowego, bo pamiętajmy o tym, że mam rekordowo niską w Europie cenę węgla importowanego, robiłem i robię wszystko, żeby ograniczyć import i chronić naszą krajową produkcję, stąd moja taka determinacja w sprawie Opola 5, Opola 6, w związku z tym informuję Panią, informuję Państwa, że natychmiast po zakończeniu protestu zaproszę osobiście nie tylko w układzie do w centrali tu w ministerstwie gospodarki czy do komisji trójstronnej, ale także w moich spotkaniach w regionach jest zaplanowane spotkania ze związkowcami. Powołał pan zespół do spraw